Pan prezydent mówi, że sytuacja szpitala, mówi o tym wprost, szpitala jest trudna. To pozwolę sobie zacytować dyrektora Nowaka, mówi, że ta strata nie ma znaczenia dla bytu szpitala. I być może ona dla bytu szpitala nie ma znaczenia, tak? Ale, ale ma znaczenie dla naszego miasta, dla inwestycji, bo albo będziemy musieli tą stratę pokryć, tak? Albo przekształcić placówkę w spółkę prawa handlowego, jak się nie mylę, tak? Albo zlikwidować i przejąć wszystkie zobowiązania. I powiem szczerze, że ta wypowiedź dyrektora mnie martwi. I co, spodziewamy się, mówię spodziewamy, bo trwa jeszcze dokładnie audyt finansowy szpitala. Biegły nie zakończył pracy, nie mam jeszcze wyniku biegłego, ale wstępnych informacji pana dyrektora szpitala wynika, że będziemy mieli około 30-milionową stratę na działalności bieżącej. Po raz pierwszy też to. Proszę Państwa, płynność finansowa szpitala nie jest zachwiana. Powiem tak. Mamy około 30-milionową stratę, ale równolegle około 80 milionów do zapłacenia za wykonanie nadlimity w ostatnich 3 latach. W tym limity ratujące zdrowie i życie. Ja tu wielokrotnie na tej sali mówiłem, że funkcjonowanie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, w ogóle generalnie z Narodowymi Funduszami Zdrowia w poszczególnych województwach jest dosyć dziwne. I nawet takie proste nadlimity, jak złamania, udary, zawały czy urodzenia nie są płacone i są kierowane sprawy do sądu. I sądy są również odwoływane, czyli apelacyjne i trwa to 3 lata. Czyli z jednej strony mamy 30 milionów straty na działalności bieżącej, z drugiej strony około 80 milionów złotych za nieoddane przez Narodowy Fundusz Zdrowia za nadlimity. Jeżeli chodzi o ustawę, którą pan wspomniał, panie radny, czyli ustawa o działalności leczniczej, ona w artykuł 59 mówi, jakie samorząd powinien podjąć działania w przypadku straty. Natomiast ten artykuł został zakwestionowany do Trybunału Konstytucyjnego przez 2 samorządy województwa mazowieckiego i miasta stołecznego Warszawy jako niezgodny z konstytucją. I nie sądzę, aby to przed rozstrzygnięciem, po prostu w niezgodności z konstytucją mówi się, że sprawa leczenia w Polsce jest sprawą rządu, a niezapłacone limity we wszystkich szpitalach, nadlimity, mają ogromny wpływ na stan ekonomiczny szpitali, który jest ujemny wynik finansowy i muszą za to odpowiadać samorządy. Ratuje życie mieszkańcom nie tylko Grudziądza, ale mieszkańcom, przypuszczam, że całej Polski, tak? I to 80 milionów złotych jak najbardziej nam się należy, tak? Tylko że to jest proces, tak jak pan prezydent był łaskawy wspomnieć, to są sprawy sądowe, nie wiadomo jak one się zakończą. To na razie to 80 milionów nam wisi w próży. Apelowałbym, aby pan za bardzo nie łudził się odnośnie tych nadwykonań, które niestety, ale finalnie nie będą w takim procencie, jak pan sobie zakłada, spłacane. Znaczy z tych kilkudziesięciu corocznie, które są w zasadzie wykazywane, tych milionów jest dosyć sporo, to de facto spływają te pieniążki na poziomie kilkunastu milionów, chyba jak pamiętam dobrze co roku. I te sprawy roszczeniowe, które trwają latami, nie są dla nas nadzieją, bo niestety musimy w sposób bieżący regulować płatności miasta i prosiłbym, aby tutaj za bardzo nie łudzić się, aby pilnować finansów miasta w sposób skrupulatny. Dziękuję. Panie prezydencie, skoro już temat został wywołany, to mam pytanie, kiedy skutek budżetowy w procesie rozwiązania tej rezerwy na pokrycie długu szpitala miałby nastąpić? Czyli kiedy to rozwiązanie fizycznie, kiedy te pieniądze mielibyśmy przekazać szpitalowi ewentualnie? Ustawa o działalności leczniczej jest w Trybunale Konstytucyjnym. Wszystkie samorządy poczekają do rozstrzygnięcia. Tak myślę, a przepisy są takie, że jaka jest ustawa o działalności leczniczej w tym 59 artykule? Ona mówi w ten sposób, że po ogłoszeniu wyniku biegłego w ciągu 3 miesięcy trzeba by było podjąć decyzję o przekształceniu zakładu leczniczego, jakim jest szpital, jakim są szpitale, w spółkę prawa handlowego, która powinna być przekształcona w ciągu 12 miesięcy. Natomiast nie zakładam czegoś takiego na dzień dzisiejszy.